Cześć i czołem. Patryk Raven z tej strony, no i witam was na krótszym kanale. Dzisiaj jest premiera Graveyard Keepera, widzimy wersję 1.0.20. Ja tam wcześniej nagrywałem, Bóg wie, nie pamiętam na jakiej wersji. Siemano Marcin, czy jest już na Steamie? Tak, jest na Steamie za 71,92 zł. Gierka dostępna. No ja tak dziwnie będę tu się właśnie schylał, bo mam zrypany mikrofon, tak więc nie będę się wam za dużo pokazywał, bo to dziwnie wygląda. Na tygodniach będzie język polski, zajebiście, ale my sobie spokojnie radzimy nawet po angielsku. Najwyżej jak już wyjdzie ta polska wersja, to odcinki będą po prostu zaktualizowane, w sensie no te nowe będą już w wersji polskiej. Ja tam widzę, że Soushibu chyba nawet zaczął streamować wcześniej, ale też on jest na początku gry, więc nie jest nic straconego. Dobra, ale to leci materiał na YouTube'a, więc będziemy nagrywali. Play. O, widzicie, są moje save'y poprzednie, jeszcze sprzed premiery, więc my musimy dać po prostu New Game. No i polecimy z koksem. Odpalaj, Marcin, odpalaj, bo na pewno będzie wciągające. To jest zwyczajny dzień, bohater wraca, śpieszy się do domu. Ktoś bardzo ważny na niego czeka. Każdorazowa, codzienna rutyna. No i kurwa, za szybko to jest, nawet nie zdążę przeczytać. Ktoś tam na niego w domu tęskni. No i widzimy kochającą kobitkę z serduszkiem i jep. Niestety, stało się. Myślę, że ten początek jest dla wielu znany, dla niektórych nie. Do której live? Gramy w opór. Gramy w opór, nie wiem, 23 myślę, będziemy kończyli. Czy możemy wrócić do domu? Zawsze jest droga do domu, no ale na razie naszym jedynym domem jest cmentarz, a my jesteśmy Graveyard Keeperem, czyli grabarzem, a ta gra to stymulator, sorry, nie stymulator, tylko symulator grabarza, gdzie ja sobie tak żartobliwie potrafię tutaj powiedzieć na ten temat. Sami widzieliście, o co w niej chodzi. Mam nadzieję, że wszystkie te smaczki, które tam były dla nas niedostępne, zostały już pododawane, a wszelkie bugi już ponaprawiane. Mieliśmy dziwną wizję, no i musimy pogadać sobie z Gerym. Przyznam szczerze, że ja klawiszologii już nie za bardzo pamiętam. No ale co, no postaramy się, żeby było jak najlepiej. Odcinki będą wrzucane na bieżąco. Niestety dzisiaj stream będzie trwał długo, więc będziecie kilka odcinków do tyłu, ale postaram się wrzucać je codziennie, jakby ktoś nie miał czasu na oglądanie. Dobra. Otwieramy skrzyneczkę. Nic nie ma. Tutaj mamy towarki, ogienek. Możemy doładować, czyli w domku jak było, tak jest. Nie, niestety. Nie piecyk, Boże. Zejście do piwnicy jest zamknięte. Wychodzimy i kończymy ten samouczek, czyli lecimy do nagrobku. Okej. Moment, bo ja naciskam teraz F, ale to nie do końca działa. Moment, a spróbujemy z tej strony. Urna. A, widzicie, trzeba trzymać. Dobra, jest pan Czaszka, Mr. Gary. Gościu bez. No gościu z jednym czerwonym okiem powiedział nam, że to jest Gary. Sart to jest przekleństwo w stylu. Dobra, nie będę mówił, bo mi zablokują YouTube'a, ale każdy wie, o co chodzi. Dobra, trochę odpowiedzi dla nas. Myślimy, że jesteśmy we śnie, ale to nie jest prawda, bo żeśmy sobie dednęli. No i żeby się ładnie zreinkarnować, tudzież jak to woli zrespić, to musimy powykonywać parę questów. No i te questy będą polegały na zbieraniu truchełek, ciepłych truchełek, które każdy z was pewnie lubi. Dobra, słyszeliśmy dzwoneczek, więc musimy podejść do tego pięknego, spoconego i przerażonego osła. Tak, to jest osioł. No i przyniósł nam ciepłe truchełko. Talking Donkey. Możecie go nazywać jak chcecie. Jest tanią siłą roboczą. Płacą mu tylko 5 marchewek dziennie. No bieda, bieda. Dobra, dziwne strasznie te miejsce. Dlatego dobra, zbieramy sobie teraz truchełko. Niech tylko Gary się troszkę nagada.
Nie będę się bawił w tłumacza, bo nie o to chodzi. Myślę, że każdy będzie wiedział, co tak naprawdę tutaj trzeba zrobić i jakie czynności są przez nas podejmowane. A także, no, jak ktoś chce albo rozumie angielski, może sobie wszelkie kwestie przytoczyć sam. Uczcie się, ludzie, angielski wam się przyda. Mamy tu domek, stolik do wykonywania autopsji. No i możemy sobie z niego wydobyć świeże mięsko. Dobra, ziomuś panikuje, ale spoko, zdążysz się przyzwyczaić. To jest jak z porannym prysznicem. Dobra, trochę go tu staramy się zagadać, żeby nam powiedział, jak dotrzeć do domu. Czaszki przecież nigdy nie kłamią, ale on potrzebuje dużo, dużo alkoholu. Słyszeliśmy taki fajny dźwięk, jakby dzwonka. Tego wcześniej nie było w wersji przedpremierowej, więc to są takie smaczki, które zostały dodane. Nie wiem, co było w queście, chyba że muszę zrobić flash. Do czaszek jeszcze wrócę. Pamiętajcie, że to jest istotny element w preparowaniu truchełek. Tak więc na czaszkach będziemy się skupiali w dalszej grze, a na razie po prostu wydobądźmy sobie mięsko. I zobaczymy, co gościu nam powie. Dostałem osiągnięcie, którego wy nie widzicie. Tu mi się pojawiło First Slice na Steamie. Create Burger Sandwich. Możemy zrobić kilka rodzajów jedzonka. Ja przyznam szczerze, z początkowego grania Graveyard Keepera nie korzystałem prawie w ogóle z pożywienia, ale później okazało się to strasznie męczące, ciągłe te spanie. Tak więc w dalszych etapach naprawdę warto zainwestować w pożywienie. Ja już na szczęście wiem, co mam robić. Gary told me to bring the corpse. Gdzie jest corpse? A, nie wziąłem ze stołu. Take body. Ja już na szczęście wiem, co mam robić, więc będziemy starali się jak najszybciej dojść do końca tej gry. Ale na to możecie spodziewać się kilkudziesięciu odcinków co najmniej. Dobra, pochowajmy truchełko, mamy piękną instrukcję. Instrukcję zostawię dla was, ja wiem, co mam robić. Przynajmniej pamiętałem, co mam robić. Moment, co się rzucało tak. Później podchodziło się do stolika i gravesite. Stawimy sobie pierwsze truchełko, może tu u góry, pamiętliwie. FM sobie trzymamy. Truchełko sobie zaraz wyląduje w rowie. Minus 2 do jakości tego pięknego, zacnego miejsca. Dobra, teraz plus 1, czyli jesteśmy na minus 1. I dostaliśmy Novice Grave Digger. Osiągnięcie Steam. Dobra, ziomek chce alkoholu, dużo alkoholu. Przychodzi tutaj klecha. Kolejne osiągnięcie. Trochę za szybko się sypią te osiągnięcia. Teraz Sweethead Bishop. Chyba chodzi o to, że poznaliśmy po prostu nowego ziomka. Dobra, niech tu podejdzie. W ogóle jest interfejs, który zaraz zobaczycie, jak tylko skończymy ten przeuroczy początek gry. No, godajże szybciej. Dobra, graveyard jest strasznie zniszczony. Jesteśmy teraz klechą i musimy tutaj doprowadzić lokację do porządku. Mamy nową recepturę. Zrobić wooden marker, czyli ten krzyżyk. Gdzieś tu sobie jest, drewniany. Nie będziemy się w niego bawili, bo jest tandetny. Będziemy od razu robili lepsze. Pamiętajcie, surowce się zbiera długo i warto inwestować w coś lepszego od razu. Jest taka możliwość. I on będzie przychodził, no właśnie, każdego słoneczka, tudzież gwiazdki, o czym zaraz wam wspomnę. Part of duty, unpleasant part, it's kind of untradition. Dobra, trochę tradycji. Musimy sobie codziennie zadbać w zasadzie o ten cmentarzyk. No i co tydzień przyjdzie do nas ziomek i będzie odprawiana msza. Na razie dostajemy nowe zadanie. Powiedz mi trochę o certyfikacie. Co my tu mamy? Musimy iść do Town albo The Village. W mieście nigdy nie byłem. To był obszar zablokowany w wersji przedpremierowej. Zastanawiam się, co tam znajdziemy. Na pewno wiemy, że stamtąd przychodzą do nas truchełka, więc prawdopodobnie tam znajdziemy też rozwiązanie. Where is the village? Behind the gate. Wioska jest na wschód. No i na razie dziękuję. How can I fix the graveyard? Czyli to jest ta poprzednia instrukcja.
No tak jak widzimy, jest kijowy, polepszamy go, naprawiamy, jest na plus. I to nam daje punkty, które pozwolą nam na osiągnięcie większych przychodów. To jest punkty cmentarzyska, a krzyżyk to są punkty kościoła. I'm not the keeper. No i właśnie, to jest to, co zauważamy. Te ziomki tak naprawdę nie wiedzą, co się tu dzieje. My jesteśmy jedyną osobą świadomą, która wie, że zginęła, a oni gdzieś tu sobie tkwią przez lata. Zaśmiejmy się, niech ziomek ma. No i zostawmy go. Dostaliśmy parę Reaper kitów. O, zmienili wygląd stolika. To jest fajny dodatkowy aspekt. Wcześniej był po prostu taki mównica, jakby to nazwać. Ona wyglądała dosyć słabo. Gathering Stone Rock, Gathering Wood, zbieranie drewna, zbieranie kamienia. O, widzimy, w końcu jest odblokowane. Ja sobie chętnie zobaczę, co się tutaj dodatkowego, nowego pojawiło. Co już widzimy, to pojawił się nam przede wszystkim interfejs. Jest to kółeczko, które zaraz omówię. Po prawej mamy quality, czyli jakość naszego cmentarza, jak bardzo lubi nas klecha. No i jaki jest questik od niego? Musimy osiągnąć 5 poziom na cmentarzu, a mamy minus 29. Co mamy z charaktera? Tu są nasze narzędzia. Tu jest dostęp do, staje się, skrzynki, która znajduje się w danej lokacji, jeśli dobrze pamiętam. A to jest nasze wyposażenie, które mamy cały czas przy sobie. To znaczy, że jeżeli mamy w tranku takie i takie przedmioty, a przejdziemy do innej lokacji w stylu do domku, to pojawią się inne. Ale nie pamiętam za dobrze, zobaczymy w praniu. Technologie. Czy doszło coś nowego? Cookery. Gotowanie. Tego wcześniej nie było. Czyli będziemy musieli sobie odblokować różne technologie w gotowaniu. Building było, to jest bardzo istotne w dalszym rozwoju. Mam wrażenie, że było więcej, ale chyba to podzielili na inne. Albo gdzieś tu poprzesuwali. Smiting. Tutaj na razie pusto. Brak farmienia, brak backwriting. Teologia, czyli zajmowanie się naszym cmentarzem albo kościołem, który będzie tu do góry. No i anatomia ziomka, żeby móc pokroić typa. Co jest istotne, to są te trzy kolorowe żetony. Czerwony zbieramy z rzeczy siłowych, czyli jakieś prace na warsztatach albo kopanie surowców. Zielone to jeżeli odkrywamy coś nowego, jakieś technologie. Siemano rybaś. Technologie albo, zaraz wam zdradzę sekret, jak zdobyć dużo szybko zielonych, albo kraftujemy jakieś przydatne przedmioty, które wynikają jakby z technologii, czyli nie mówię tutaj o przerabianiu jakby samego drewna, ale zaś robienie z drewna na przykład krzyżyka. Marcin bierze się za spolszczenie. Nie, nie, nie. Pokaż mapę. Zaraz zobaczymy mapę. Aha, mapa. Kurna, to jest coś nowego. Mogę ją przesuwać? Mogę. Czy jest duży ten obszar? Jest w miarę spory. No dobra, obejdziemy sobie. To jest nowość. Tego nie było. No NPC. To było. I typki, których znamy i od razu jakie questy mamy. Więc to jest nie tylko znajomość NPC-tów, ale także wszelkie zadania. Dobra, tyle z omawiania. Wiecie, jak to wszystko działa w tego typu grach. Jeszcze sobie pozwolę przerwać i omówić ten mały ekranik, bo to jest pierwszy odcinek. Tak więc, żebyście wiedzieli. Każdego dnia jest jakby inna świętość, tak? Nie wiem, jak to nawet dobrze nazwać. Chodzi o to, że tego dnia to się przesuwa zgodnie ze wskazówkami zegara. I tego dnia przychodzi klecha, tego dnia możemy spotkać się z kobietą, tego dnia z kupcem. W tym dniu możemy pogadać z goblinem. Tutaj nie pamiętam, co to było. Też jakaś postać. A jak jest księżyc, to możemy pójść pogadać z ziomkiem przy latarni. Aha, i co istotne jeszcze, to jeżeli jest fioletowy znaczek, to jest dzień mszy. Najważniejsze dla nas. Msza, rzecz święta, musimy zawsze być wtedy w kościele, więc pamiętamy o tym. Jeżeli coś będzie nie tak, przypominajcie mi, że następnego dnia albo tego dnia jest właśnie niedziela. Przynajmniej ja sobie to nazywam niedzielą, że mamy iść do kościoła się wymodlić. Dobra, koniec przedłużania, zbieramy itemki. Musimy je ubrać. Dobra, są ubrane. Itemki są ubrane.
I w sumie powinienem się wziąć za naprawę tych wszystkich tutaj pierdół, ale to zostawimy może na drugi plan. Ja wam tylko pokażę, że coś takiego się da zrobić. Naciskamy E. Widzimy, jest minus 2, jest dużo czerwonych czaszek, białych czaszek, więc to jest gówniany grób, za przeproszeniem. No i trzeba naprawić ten kamień, więc klikamy sobie fix, używamy jedno narzędzie. I pyk, naprawione, plus 3. Widać, że jest pozytywny wynik, 1, tak więc w ten sposób można naprawić cały cmentarz. Na razie się w to nie będziemy bawić. Na razie chcę pozbierać troszkę punktów nauki, które są dla nas ważne, czyli te zielone. I zielone punkty zbieramy za niszczenie tych, o tutaj widzimy, takich zgliszczy. Te zgliszcza zdają dużo, chyba 10 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Patrzcie, ile zielonego. No ile? 6 mam, to 5 dodają, to i tak jest dużo. To nam się przyda szybko w rozwoju technologii. Więc póki mamy tutaj pasek wytrzymałości w miarę na porządnym stanie, a jest noc, to musimy szybko wykorzystać tą naszą staminę i pójść się przespać. Co zaznaczam, nie opłaca się spać w ciągu dnia. Nie opłaca się, bo wtedy tracimy dużą ilość dnia. W sensie wolniej się ładuje pasek. Zresztą nie jest tak jak w Stardew Valley, gdzie trzeba było spać, bo kończył nam się sezon. Tutaj możemy sobie spać w opór. Przynajmniej tak było w Alfie, mogę się mylić. Wyjdzie w pranie. Co my mamy tam za questa? Musimy iść chyba do miasta. Dobra, pójdziemy do miasta. Tylko najpierw sobie zobaczmy, co on tu ma. Place for wood warlocks, no i na kamienie dostęp. Tu mamy takie stoliki do kraftowania. Dużo rzeczy potrzebujemy. Ale my idziemy się szybko kimnąć, póki jest noc. Sleep. Good sleep. Widzimy, dostajemy plus 4. Plus 4, plus 3 energii, tak się waha. A jeżeli by był dzień, to dostawalibyśmy plus 1. Więc się nie opłaca. O, coś nowego, tego nie było. Niedobrze, niedobrze. Kim ty do cholery jesteś? No, jestem grabarzem. Keeper. Jorik. Mamy nowego bohatera, Jorika. Strasznie źle, że tu jesteś. Ale dobrze, że cię widzę. Dobra, potrzebujemy jakiegoś nowego sąsiada. Czy możemy mu pomóc? Gary mi powiedział, że mam sobie grzebać ciałka, trochełka. Co my tu od niego wiemy? Ogólnie jest bardzo smutny, no i coś tam żartuje o Gerym. Jest jakiś wredny ziomek duch, który go strasznie męczy. Aha, dobra, czyli to jest część samouczka, czaję bazę. Jest wredny ziomek, którego chcemy się pozbyć. No i mamy go wykopać. Mam licencję na ekskumację ciałka. I po prostu mamy iść do typa, wykopać niezręczne, niechciane truchło i się go pozbyć. Pytanie brzmi, gdzie to truchło jest. Tabulatorem włączam sobie Spirit with a complicated perspective of life. Dobra. To który to jest typ? Ja szczerze nie wiem, w którym on miejscu się znajduje. Pewnie gdzieś na cmentarzu, tak? Do ekwipunku dostałem permission na ekshumację. Znajdziemy truchło, to je wykopiemy i wrzucimy. A co tu tak cicho? Nie wiem, ludzie siedzą, a nie chcą się odzywać. Strasznie niedobrzy jesteście. Po prostu wciągają się w klimaty gry. A, dobra, ryba już mi zdradza, nieważne który grób. To zaraz tam pójdziemy na cmentarz i wykopiemy. Dla nas to nie jest bez różnicy, który to jest grób, ponieważ będziemy chcieli wziąć ten, który ma najwięcej czerwonych czaszek, a najmniej białych, i tego się pozbyć, bo później będzie kłopot z pozbyciem się niechcianych właśnie grobów. Możemy sobie pójść, tu jest chyba w ogóle jakiś grób. Grób na zero, jest jakieś ciałko. To mnie zawsze zastanawiało, co tu do cholery jest. Ja myślałem, żeby wykopać to ciało. Ono jest na zero. Czyli tak jakby tu nic nie było. Ale coś niby można tu schować. Można wyciąć to. Gadajmy sobie z Millerem, czyli z młynarzem.
A, gościu nie ma nic do zmielenia. Można z nim prowadzić handel, możemy dostać mąkę. Za handel mamy różne tiry i on tam sprzedaje, widzimy jakieś zioła. Przez te ukryte obszary możemy się później bawić właśnie w sadzenie takich fajnych roślinek. A być może nawet i wejść do tego domku, tylko musimy mieć 80 punktów lubienia. To nie było dostępne w preorderze i nie wiem, co się kryje w tych pomieszczeniach. Być może jakieś dodatkowe questy, a może jakieś fajne znajdźki, które zmienią nam chociażby wygląd postaci. Znamy to ze Stardew Valley i to było całkiem fajnie rozwiązane. Idziemy teraz napić się browara do karczmy. Co dealer? Dostaliśmy osiągnięcie, poznaliśmy atrakcyjną kokieterkę. Dobra, niech ona se tam pojękuje co chce. Mało nas babka interesuje, bo na razie jest dla nas wredna, co się okaże za chwilę. Jestem sobie grabarzem i chcę cię poderwać. Ona nie lubi naszego podejścia, no i ogólnie musimy mieć więcej wiary w siebie. No i nas pożegnała. Podryw nie wyszedł. Może następnym razem. Wiecie, jak się można do niej umówić? Bo trzeba mieć po prostu dużo hajsu. Młynarz to dealer. No tak, zioło ma. Ten to gada jak jakiś Ukrainiec. Roubaru. Roubaru. Where to find paper and ink? Musimy iść do astrologa i tam był pokazany znaczek księżyca. Gdzie jest to? Ask about Old Town. Ja szybko sobie scrolluję, bo już to kurna znam na pamięć. Zostawię wam to. It's a flat pan, dobra. Astrologer sobie zapamiętał. No dobra, jest potrzebny 10 papierka i potrzebny kałamarz. Nie mamy tego jeszcze długo nie będziemy mieli, więc tematykę zostawiamy. Tu jest jakiś rycerzyk, z którym nie pogadamy. Jest to babki, z którymi się nie da gadać, nie da się gaworzyć. Jest tu jakaś krubiańska babeczka, też nie. Tu nic, tu też nic. Myślałem, że będzie się dało wejść. Tu się da, ale musimy mieć z Horadrykiem 30 polubienia. Który to jest Horadryk? Ty. O, ten jest pijany, gul gul gul. Kościół nas nie poznaje. Kiedy otwieramy kościół? No to jest już pierwsze zapytanie, więc szybko musimy się zastanowić, a w zasadzie ciężko popracować. Mam dla ciebie świeże mięsko. Niestety ziomuś nie wie, znaczy niestety, dla nas stety ziomuś nie wie, że to jest ciepłego truchełka. No i myślę, że on nie musi całkiem o tym wiedzieć. Nie mam niestety stampa, który jest mi potrzebny do znakowania. To jest taki trochę sanepid, czy mięso jest dobre, więc on tego od nas nie kupi. Pamiętaj, piwo kupić dla czachy. Dobra, dzięki za przypomnienie, rybarz. Dobra, skończ się gaworzyć. Nie lubię nigdy tych intr. Sami wiecie, że to przedłuża trochę. Oni nam tłumaczą, o co chodzi. Jak jest z tym taki damski znaczek, to wtedy ona tu przyłazi i śpiewa. About burial certificate. Musimy mu przynosić, wtedy będziemy dostawali hajs. Hajs jest nam potrzebny. Dobra, tu jest trochę pogadanki. Idź pogadać do astrologa. No spoko, wiem o co chodzi. Ziemia jest płaska. Stary kontrakt z tego. Mam jakieś inne pytania. Nie, nie mam pytań, ale na pewno chcemy ubić interes. A letter to the blacksmith. No i właśnie, musimy pogadać z blacksmithem, a my sprzedajemy Burial Certificate, za co dostajemy 1 srebra i 50 ice'u. No i kto nam tam pisał? Rybaś. Dobra, że mamy kupić browarka. Którego browarka? No wiadomo, że najtańszego, kurde, przecież to jest czacha, wybredna nie jest. Jakiegoś harnasia bierzemy, cyk. Git. Blokowanie produktu. O, tej babki nie znam, Miss Chain, jej nie było chyba. Pogadaj z mężem, jak masz jakieś pytania. Pytań mamy sporo.
ale no niestety, chyba już z nią nie będziemy musieli więcej gaworzyć. Ok, lecimy teraz do Blacksmitha, ale dla tych, co siedzą na YouTubie, to dopiero w kolejnym odcinku. Na razie.